Witajcie na kanale. Ja mam Sebastian. A dzisiaj jest ze mną Eliska i mamy dla Was co? Akwabicy. Akwabicy. Uwielbiane akwabicy. Możemy robić sobie swoje figurki za pomocą takich malutkich, kolorowych kuleczek. Za chwileczkę pokażemy Wam, co znajduje się w tych zestawach oraz zrobimy dzisiaj akwabicy. Zacznijmy od pierwszego zestawu. Jest on cały różowy, dedykowany chyba bardziej dla dziewczynek. To są studia początkujące i tutaj mamy fajne szablony. Następnie ten mały zestaw. To jest taki zestaw uzupełniający akwabiców. No i mamy jeszcze taki niebieski zestaw. Jest naprawdę super. Szablony nam się spodobały. I właśnie dzisiaj ten zestaw otworzymy. No i tak prezentuje się nasze studio do robienia akwabiców. Spójrzcie tylko, jakie jest śliczne niebieskie. A teraz otworzę moją szufladkę i pochwalę Wam się, co znajduje się w środku. Różne kolory akwabiców. Oczywiście tutaj jest taki specjalny sprzęt, dzięki któremu będziemy mogli ściągnąć akwabicy. Za chwileczkę Wam to zaprezentujemy. Mamy pipetkę do nakładania akwabiców. No i szablony, to co najważniejsze. Spójrzmy, jakie są szablony. Eliska, co Ci się najbardziej podoba? Pęka i kukatka i taki delfinek. Dobrze, super. A spójrzmy jeszcze tutaj do tyłu. O, tutaj jest ten delfinek, jest samochodzik jeszcze i taki króliczek śliczny. Nie, ten drugi delfinek. Ten drugi. Ten. A, faktycznie masz rację, chyba jest ładniejszy. Ale Eliska ma tutaj jeszcze takie malutkie woreczki. I co to jest? Wypełniacze z tego małego zestawu. I jakie są kolory? Żółty, zielony, czerwony, czarny, pomarańczowy, niebieski i biały. Dobrze, i za chwileczkę uzupełnimy naszą saszetkę kolorami. No to my z Eliską co wybrałyśmy? Delfina, króliczka oraz kokardkę śliczną. Więc teraz pokażę Wam, jak należy poprawnie to zamocować. Musimy odwrócić nasz szablon i wkładamy tutaj w takie specjalne klipsy. I jedna jest, teraz druga i uwaga, uwaga, kiedy odwrócimy, to możecie zobaczyć, że widać nasze wzory i możemy spokojnie nakładać nasze akwabicy. Robię pierwszego akwabica, będzie to króliczek, więc najpierw do mojej pipetki muszę włożyć kilka różowych kuleczek akwabic. Jest tutaj taki specjalny przycisk, musimy go nacisnąć, włożyć kuleczkę i zamknąć. I wtedy nasze akwabicy wylatują do naszej pipetki, a już za chwilę będę mogła nakładać je na wzór i już nie mogę się doczekać, kiedy będę miała swojego akwabica. No to zaczynamy oczywiście od różowych kuleczek. Patrzę, jak dokładnie wzór mi pokazuje i tak układam akwabicy. Super, jak to szybko idzie, ekstra. Jeszcze kilka kuleczek. I jeszcze tutaj i tutaj. O, i skończyły mi się, więc muszę dołożyć kuleczek. No to najpierw uzupełnimy żółtymi kuleczkami uszka. Raz, dwa i raz, dwa. Super. A teraz chyba dorobimy naszemu króliczkowi oczka, jedno i drugie. No i może dorobimy mu tutaj jeszcze niebieską szyjkę, tak jak jest na naszym szablonie. To teraz jeszcze zostały nam białe kuleczki po jednej stronie, po drugiej. O, tutaj mi uciekła, to nic, poprawimy. I jeszcze tutaj w środku musimy wypełnić białymi akwabicami. Musimy tylko zrobić jeszcze policzki, dwa, ojejku, tutaj jedno za dużo wleciało i nosek i nasz króliczek jest gotowy, więc teraz będziemy mogły go spsikać wodą. Kiedy go spsikamy, musimy odczekać 10 minut i nasz akwabic będzie gotowy, więc od razu go spsikam, uwaga. O, właśnie tak spsikuję całego akwabica. Myślę, że już wystarczy i mogę zabrać się za kolejny szablon. Ja teraz zrobię kokardkę. Ja teraz zrobię kwiatkę niebieskimi. I mamy to, ekstra, to teraz tylko jeszcze trzymaj Eliska, musisz spsikać wodą.
No to mamy już dwa akwabice zrobione, ale ja jeszcze dorobię tego ślicznego delfinka, więc zaczynam najpierw od ogonka i jego płetwy. I następnie idziemy tutaj w górę i nakładamy po kolei niebieskie akwabicy. Tutaj zdecydowanie będzie królował kolor niebieski. No dobrze, więc teraz robimy już końcówkę. Różowy nosek, czarne oczko musi koniecznie być i jeszcze kilka białych kuleczek i będzie delfinek gotowy. Teraz tylko wystarczy naszego akwabica spsikać i proszę bardzo. Nasze akwabicy. No to teraz odczekałyśmy z Eliską 10 minut i co możemy robić? Odczepiać nasze akwabicy. Tutaj mamy ten specjalny sprzęt. Ja ten jeden ściągnę kokardkę, a Ty ściągniesz króliczka, dobrze? Okej, to ja próbuję kokardkę ściągnąć i uwaga, o super, jak szybko idzie. Ekstra! I mamy kokardkę, bardzo dobrze, odłożę ją tutaj. To teraz Twoja kolej i spróbuj ściągnąć króliczka, no. Delikatnie, tylko uważaj, bo to jest delfinek. Okej, dobrze, dobrze Eliska, no i jest! Ekstra mamy. To teraz jeszcze delfinka, dobrze? Mhm. Mhm, to ostrożnie tylko i spróbuj podważyć, da radę. O, już sam zobacz, odczepił się szybciej. Dobrze, fajnie, więc mamy trzy nasze akwabicy. No to spójrzcie, jakie ja mam z Eliską akwabicy. Zrobiłyśmy króliczka, kokardkę i takiego fajnego delfinka. Ale mamy dla Was niespodziankę. Wcześniej jeszcze się bawiłyśmy i tadam! Mamy jeszcze co? Dwie żyrafy. Nie, konik. To jest taki piesek mam, może konik. Nawet? Konik? Żyrafa i autko. I autko, spójrzcie tylko, jakie śliczne akwabicy. Ja jestem zachwycona, nam się bardzo podobają. No to my Wam pokazałyśmy, jakie akwabicy zrobiłyśmy. Jeśli Wam również one się spodobały, to koniecznie dajcie lajka, czyli łapkę w górę. Jeśli pod tym filmikiem będzie ile lajków? Eliska, rzuć jakąś liczbę. 600. Dobra, niech będzie 600, to zrobimy dla Was kolejne akwabicy i zrobimy dla Was aż 7 akwabiców. To będzie wyzwanie, co? Ale musi być 600 lajków. 8. 8 akwabiców. Tak, bo to będzie po 4. Masz rację. Dobrze, Eliska. Dobrze, okej, czyli po 4 każda, okej. No i oczywiście zasubskrybujcie kanał Kocham Zabawki i dodawajcie komentarze, a w komentarzach wpiszcie. Czy macie taki zestaw akwabiców? Jeśli tak, to jakie figurki najbardziej lubicie robić? A my się z Wami żegnamy i czekamy na 600 lajków. Pa, pa!